Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Agencja Dobrych Uczynków. Pewnego dnia tatuś wynosił śmieci i kotki postanowiły mu pomóc. O! Dziękuję, kotki. Cóż za miłe i pomocne dzieci pomagają tatusiowi. Wiecie co? To fajne uczucie, kiedy ktoś ci dziękuje. No jasne. Może jeszcze komuś pomożemy. Powinniśmy założyć agencję dobrych uczynków. Pomoglibyśmy wszystkim i to by było super. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekształciły domek na drzewie w agencję dobrych uczynków. Pozostało tylko dowiedzieć się, komu pomóc. Chyba akurat nie ma żadnych kotków w potrzebie. Bo nikt nie wie, że możemy im pomóc. Powinniśmy się przyjść i pomóc wszystkim. Tak dowiedzą się o naszej agencji. Agencja dobrych uczynków każdemu pomoże! O nie! Jak pomożemy mamusi, skoro jej nie ma? Nie szkodzi. Pozbieramy wszystkie guziki do słoika i zostawimy jej karteczkę. Zobaczy porządek i karteczkę i później nam podziękuje. Będzie super! Teraz muszę znaleźć nowe dmuchawce. Jesteśmy świetni w pomaganiu. Nasza agencja dobrych uczynków jest najlepsza. Idą kotki, którym pomogliśmy. Gotowi na podziękowania? I co powiecie? O co chodzi? Drogie kotki, rozumiem, że chcecie być pomocni, ale niestety to spowodowało trochę kłopotów. Co? Posortowaliście guziki według koloru, a wolałabym według kształtu. Kształty guzików są dla mnie bardzo istotne. Chcieliśmy dziś posadzić nowe rośliny, ale całkiem zalaliście nasze grządki. Cała działka zmieniła się w istne bagno. Nie rozumiecie mojej artystycznej wizji. I pomieszaliście moje farby. Żółty jest zielonym, a niebieski fioletem. Ach! O nie! Mieliśmy robić dobre uczynki, a narobiliśmy kłopotów. Nie martwcie się, moje kotki. Pomaganie innym to wspaniały pomysł. Tylko trzeba to robić odpowiednio. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Naprawimy wszystkie błędy agencji. Zawsze najpierw zapytamy, czy możemy pomóc i dokładnie jak. Wkrótce kotki naprawiły wszystkie błędy i pomogły innym tak wspaniale, że wieść o ich agencji rozeszła się wśród sąsiadów. Kotki, niektórym sąsiadom przyda się pomoc agencji dobrych uczynków. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Agencja dobrych uczynków okazała się świetnym pomysłem. To miłe uszczęśliwiać przyjaciół i sąsiadów, pomagając im. Młody archeolog. Kotki i Musztardka oglądały program o archeologii, odkopując przeszłość. Bardzo dawno temu na tym kawałku ziemi żyły plemiona pierwotne. Spójrzcie,
Ziemia pod nami jest pełna ciekawych rzeczy z tamtych czasów. Sam pan będzie przekopywał tę ziemię? Obawiam się, że tak. Niewiele kotów chce zostać archeologami. Brakuje im cierpliwości i wolą całe dnie oglądać telewizję. Szkoda mi pana archeologa. A może pomożemy mu w poszukiwaniu starożytnych rzeczy? Oj tak, to będzie jak szukanie skarbu, ale fajnie. No właśnie, może znajdę coś cennego. Postanowione, chodźmy kopać jak archeolodzy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. No proszę, mój drogi. Wygląda na to, że będziesz zajęty w ten weekend. A? Następnego dnia tatuś kupił kotkom specjalne kaski i zawiózł je na miejsce wykopalisk. O! Sporo miejsca do kopania. Jesteśmy za wcześnie. Pan archeolog pewnie jeszcze sobie śpi. Nawet na moment się nie kładłem. Witam. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Dzień dobry panu. Ta młodzież bardzo chce zostać archeologami, więc przyjechali wykopać trochę starożytnych rzeczy. Po prostu wspaniale. Jesteście gotowi bardzo cierpliwie i ciężko pracować? Mhm. To możecie zacząć na trzeciej działce. Tam jeszcze nie kopałem. Super! Powodzenia, młodzieży! Kotki kopały cierpliwie i bardzo długo, ale nic nie znalazły. Założę się, że żadne plemię tu nie żyło i pewnie nie ma tu żadnego skarbu. Może masz rację. Kto wie? Ale pan archeolog wie, że coś tu jest. Nie pracowałby przecież tak ciężko na darmo. Najlepiej kopmy w różnych miejscach. Wtedy na pewno któreś z nas znajdzie skarb. Tym razem kotki znalazły mnóstwo rzeczy, ale raczej nie pochodziły ze starożytności. Miałam rację. Nie ma tu nic wartościowego. Ale musimy być cierpliwi, jak prawdziwi archeolodzy. Nie chcę kopać, chcę spać. To może kopmy na zmianę. Mniej się zmęczymy. Nie. Ja już nie chcę kopać. Chcę już do domu. Ja też. Wracam z nią. Mam już dość kopania w kurzu. Chyba wszyscy powinniśmy wracać do domu. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy archeologami. Co z waszą cierpliwością? Wyczerpała się. A moja jeszcze nie i nie mam zamiaru się poddać. O! Chyba znalazłaś coś ciekawego. Co to jest? Kopcie głębiej, jeszcze trochę. To na pewno coś starożytnego, prawda? Niech no spojrzę, co wykopałaś. Ohoho, to prawdziwa waza starożytnych plemion. Czyż nie jest piękna? To wspaniałe znalezisko, moja młoda archeolożko. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki kotkom i tatusiowi, a zwłaszcza dzięki cierpliwości Pianki, miejscowe muzeum zyskało nowy eksponat. Skarb starożytnego Egiptu. Pewnego dnia tatuś odebrał Budynia ze szkoły. Cześć! Budyń, już jesteś! Jak było dziś w szkole? Mam do zrobienia zadanie domowe. Projekt o starożytnym Egipcie. Ale to ciekawe! Nie bardzo. Co można powiedzieć o Egipcie? Ma piramidy, piasek i tyle. Nie zapomnij o palmach. Starożytny Egipt to fascynujący temat. W dawnych czasach Egipcjanie wierzyli, że koty przynoszą im szczęście. Naprawdę? A w piramidach schowane są skarby, które bardzo trudno jest znaleźć, bo łatwo jest się zgubić w tunelach. Super! Super!
może jutro wszyscy przeniesiemy się do starożytnego Egiptu. Co wy na to? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Niech ktoś wyłączy budzik. Nie musimy wstawać do szkoły. Jest sobota. Pobudka, dzieci. Zapomnieliście, że dziś odkrywamy Egipt? Mamusiu, wyglądasz przepięknie. Dziękuję. Najpiękniejszą kobietą starożytnego Egiptu była królowa Kleopatra. Ale śmieszny ten rysunek. Głowę ma przekręconą, a ciało prosto. Takie były wtedy zasady rysowania. I wszyscy musieli je przestrzegać. Inne rysowanie było zakazane. Ważne osoby były rysowane jako większe. Na przykład wojownik był większym od zwykłego obywatela. A najważniejszym i największym ze wszystkich był faraon, król Egiptu. Piramidy były budowane dla faraonów. W środku są komnaty ze skarbami i mumiami. A oto, kochani, wasza mapa. Super! W starożytnym Egipcie pisano hieroglifami, a nie literami. To są te hieroglify, tak? Tak, to pismo, które używa obrazków. Szukajcie hieroglifów szczęścia. One wskażą wam drogę. Super! Chodźcie, idziemy szukać skarbu! Dobra, mama mówiła, żeby szukać hieroglifu szczęścia. Ale jak on wygląda? A może tak? Egipcjanie wierzyli, że koty przynoszą szczęście. Mama nam o tym mówiła. Już wiem, jak szukać! Trzeba iść za obrazkami kota na mapie. W ten sposób na pewno znajdziemy skarb. Udało nam się znaleźć skarb piramidy. Możemy go już zobaczyć. Otwórzmy go. Chwila. A kto to leży w moim łóżeczku? Cześć, dziadku. Dlaczego jesteś cały w papierze toaletowym? Nie jestem twoim dziadkiem. Jestem egipską mumią. I strzegę skarbów faraona. Oj, stój. Wstawaj, mumio dziadziusiu. To już koniec naszego odkrywania starożytnego Egiptu. Było wesoło i ciekawie. Mój projekt na pewno będzie najlepszy. Dziękuję wam. Chyba o czymś zapomnieliście. Czy moi mali egiptolodzy nie chcą wiedzieć, co jest w skrzyni? Tak, wyciąłem je dla was. Praca w drewnie, auć, żeby przynosiły wam szczęście. Wspaniałe! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Cała rodzina spędziła resztę dnia bawiąc się w życie w starożytnym Egipcie. Jak widać, każdy temat jest ciekawy, jeśli uczymy się przez zabawę. Klaunowanie Borysa. Pewnego dnia kotki rozmawiały o tym, kim zostaną, kiedy dorosną. Ja jak dorosnę, będę kapitanem statku. A ja znaną pianistką. A ja będę naukowcem. A ja chcę być klaunem. Borys, ty chcesz być klaunem? Nie jesteś zbyt zabawny. Klauni nie są zabawni w prawdziwym życiu. Dopiero stają się śmieszni, kiedy wychodzą na scenę. Ale ty nigdy nie występowałeś. Masz rację, więc zacznę od razu. Wymyślę coś śmiesznego i zaproszę was na mój występ. Wszyscy będą się śmiać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale w domu kotki zaczęły się jednak martwić o Borysa. A co, jeśli jego występ nie będzie śmieszny? Będzie mu przykro, jeśli nikt się nie zaśmieje. Wymkniemy się i będziemy wszystkich łaskotać po łapkach. To
się nie uda. Kiedy coś jest śmieszne, śmiejemy się wszyscy naraz. No to możemy włączyć nagranie podczas występu. Raczej dziwnie będzie słyszeć śmiech, kiedy nikt z nas nie będzie się śmiał. A może pomożecie Porysowi coś wymyślić? Przyjaciele powinni sobie pomagać. I kotki poszły pomóc Borysowi w występie. O, dziękuję, że przyszliście. Kostium jest prawie gotowy, ale nadal nie wiem, co zaprezentować. Możemy ci pomóc. Wszyscy się śmieją, na przykład, gdy ktoś się przewróci. Popatrz na to. Wyrzucisz skórkę od banana, wejdziesz na nią i upadniesz. No spróbuj, dasz radę. Bycie klaunem to raczej nie jest zajęcie dla ciebie. Wszyscy się śmieją, gdy słyszą śmieszną piosenkę. Zaśpiewaj coś takiego. La la la, la la la, la. Śmieszne piosenki mają śmieszne słowa. Ale ja nie znam żadnej śmiesznej piosenki. Haha, mam coś lepszego. To pewniak, ciasto na twarzy. Musisz tylko spokojnie stać, ja zrobię resztę. Gotowy? Nie. Zmarnowałeś naprawdę pyszne ciasto. Tak, widzę i to nawet wcale nie było śmieszne. To moja wina. Nie jestem zabawny. Nigdy nie zostanę klaunem. Borys, jesteś zabawny. To było świetne. Jestem? A wcale nie próbowałem. To samo jakoś się tak stało. Wiesz co? Masz jednak naturalny talent do bycia klaunem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki wymyśliły więc występ, który pokazał naturalny talent Borysa. Właśnie kotki przekonały się, że talent nie zawsze jest od razu widoczny. Czasem bywa odkryty zupełnie przypadkowo. Skarpetkowe opowieści. Pewnego dnia mamusia przyniosła z piwnicy wielkie pudło. A wygrałem! Kotki! Spójrzcie, w pudle są wasze stare zabawki. Hurra, mogę się bawić wszystkimi naraz. Najpierw musicie je przejrzeć wszystkie i zdecydować, które chcecie zatrzymać, a które oddać. Dopiero wtedy się pobawicie. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Zobaczcie, to Spytek, skarpetkowy kolega. Cześć! Znam mnóstwo historii o Spytku. Raz zjadł wszystkie słodycze. Raz zakradł się do nas i szarpał za ogonki. Krakersie, próbujemy przejrzeć te zabawki, a ty nam wcale w tym nie pomagasz. Przecież pomagam, bo właśnie zdecydowałem, że Spytek zostaje. Tak, tak. Au, Krakersie, przestań, to boli. Nie jestem Krakers, jestem Spytek. Wcale nie. Jesteś moim bratem ze skarpetką. Ej, Krakersie, przestań! Jestem Spytek! Złap mnie, jeśli potrafisz! Trzeba złapać Spytka, jeśli chcemy dokończyć pracę. A? Szerf, słodziak gotowy do schwytania Spytka. Detektyw Mucha zawsze wszystkich łapie.
Detektyw Mucha i szeryf Słodziak ruszyli na poszukiwanie spytka. Złapiemy cię! Nigdy mnie nie złapiecie! Ach, tak? O! Kotki, co tu się wydarzyło? Spytek jak zwykle był niegrzeczny, więc detektyw i szeryf próbowali go złapać. Gonili go i nie zauważyli miski. A, próbujecie zrzucić winę na skarpetki z guzikami? Tak! Aha. Nie wiedziałam, że skarpetki potrafią robić takie rzeczy. A ty wiedziałaś, moja droga kuchenna Mitenko? To nie ja, to kuchenna Mitenka to zrobiła. La 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 la. Wybacz, mamusiu. To my zbiliśmy wazę i narobiliśmy bałaganu. Będzie jednak lepiej, jak odłożymy na bok spytka i detektywów. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy posprzątać i przestać zrzucać winę na skarpetki. Jak skończymy, znów możemy się pobawić. To rzeczywiście świetny pomysł, Pianko. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi moje kotki. I nie zrzucać winy na innych, zwłaszcza na stare skarpetki. Kotki więc posprzątały i dalej bawiły się w skarpetkowy teatrzyk. W tym przedstawieniu może wystąpić ktoś jeszcze, prawda, Mitenko? O rety, ależ przystojny kot! Poznajcie pana Wesołka! I cała rodzina kotociaków świetnie się bawiła przy skarpetkowym teatrzyku. Zimowe zabawy z tatusiem. Pewnego dnia tatuś postanowił zabrać kotki do parku na zimowe zabawy na śniegu. To będzie super fajna zabawa! Rety, słuchajcie, możemy robić co chcemy! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Kotki, dwie sprawy. Macie mnie słuchać i musimy wrócić do domu na obiad. Było tyle górek, że nie wiedzieli, którą wybrać. Ja chcę zjeżdżać z tej górki. A ja chcę iść na tą. Nie, na tą, tam. Pamiętajcie, że mamy tylko kilka godzin. Musimy się pośpieszyć. Czas szybko leci przy dobrej zabawie. Kotki, żadnych drzemek w śniegu. Dobrze, czas wracać do domu. Ale nawet nie zdążyliśmy zjechać z tej największej górki. Ale ekstra. No dobrze, mamy czas na jeden zjazd. Żeby znaleźć się na czubku wielkiej góry, tatuś i kotki musiały na nią wjechać wyciągiem. O rety! Ale super! Krakersie, zawiąż szalik, tu jest dość wiecznie. Ale mnie jest gorąco i tutaj w ogóle nie wieje. To by się nie stało, gdybyś mnie posłuchał. Teraz trzeba ratować twój szalik. Pośpieszmy się. Tak się zastanawiam. Gdybym teraz wpadł w zaspę, to zmieniłbym się w kulę śniegu? To byłoby śmieszne. Ciekawe, jak daleko można stąd dojechać.
O tak! Pamiętajcie, że nie mamy już dużo czasu. To było super! Teraz musimy uratować szalik krakersa. O! Nie trząśćcie nim, bo cali będziecie w śniegu. Przecież wam mówiłem. Już czas wracać do domu, tak? Co jest? Ale kotki chciały zjechać jeszcze raz. Obiecujecie wszyscy, że to ostatni raz? Tak, tatusiu. Chwilę potem zaczął padać śnieg. Ciekawe, która zaspa to nasze auto. Musimy się stąd wydostać. To jest zielone. To nie jest nasze. To jest niebieskie, nie nasze. Czerwone. Słuchajcie, chyba znalazłem nasze auto. Dzięki za odkopanie mi auta spod śniegu. Pa, pa! O nie, jestem zmęczony, zmarznięty i głodny. Ja też, Budyniu. Teraz już wiemy, że trzeba było jednak słuchać tatusia. Cieszę się, że już to rozumiecie. Ale teraz, kotki, musimy odnaleźć nasze auto. Tatusiu, mam świetny pomysł. Wciśnij przycisk przy kluczach. Powinienem był już dawno na to wpaść. Ale super! Miau, 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 miau! Odkopmy nasze auto spod śniegu i wracajmy. Mamusia na nas czeka. Słuchając tatusia i pracując razem, kotkom udało się wrócić do domu na obiad. Były szczęśliwe i radosne po poranku na śniegu. Kawiarnia tatusia. Pewnego dnia tatuś ćwiczył prezentację nowej kawiarni. I dlatego kocie wypieki, dzięki najlepszym produktom i super usługom, przyniosą imponujące zyski. Świetnie, kochanie. Jestem pewna, że twoja propozycja przekona szefa. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Na mnie już czas. Sprawdzę jeszcze tylko wszystkie slajdy w komputerze. Tatuś przygotował prezentację na swoim laptopie. Pa, pa! Rety, ciekawe, czy prezentacja tatusia spodoba się jego szefowi. Ach, lepiej zadzwonię do firmy i powiem, że pewnie się spóźnię. O, Rety, zapomniałem telefonu. Mamusia była zajęta pracą nad nową kolekcją. Mamusiu! Tatuś nie zabrał telefonu. I dziadek do niego dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Twój syn chyba niechcący zostawił telefon w domu. Dobrze, zatem zadzwonię później. Pa! Do usłyszenia. Kotki, odłóżcie telefon taty na biurko w jego pokoju. Pewnie niedługo po niego wróci. O! Mamusiu! Mamusiu! O? Ktoś obcy dzwoni do tatusia. Słucham. Czy to gabinet dentystyczny? Nie, widocznie zadzwonił pan pod nie ten numer. Po prostu wyłączę dźwięk. Odłóżcie, proszę, telefon na biurko taty. Później sprawdzi, kto do niego dzwonił. Hej, patrzcie! Dzwonią z firmy tatusia. Dzień dobry! Halo! Wszystkie ważne koty w naszej firmie już się zebrały. Wszyscy tu czekamy. Halo! Słychać mnie tam? Halo? Bianka przy telefonie. Jest ze mną Krakers i Budyń. Tatuś już wyszedł, ale zapomniał telefonu. Rozumiem. W takim razie odwołamy dzisiejszą prezentację. Ale tatuś ciężko nad nią pracował. Robił naprawdę mnóstwo prób. Obawiam się, że niestety nie możemy już dłużej tu na niego czekać. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Przecież my możemy zrobić prezentację za niego. Kotki włączyły wideo rozmowę. Widać nas?
Możemy zacząć prezentację? Oczywiście, możecie zaczynać. W porządku. Kawiarnia tatusia będzie mała i przytulna. Na zewnątrz pomarańczowa i żółta. Będą w niej kubki i spodki. Wszystkie ze znakiem łapki jako znak firmowy. Będą tam małe stoliczki, a gabloty będą pełne wypieków i słodkości. A do tego masa owoców jako dodatek do deserów. Kelnerzy będą mieli uniformy. I będą nosić czapki w kształcie tartaletek. I będzie tam jeszcze... Dlatego właśnie ta kawiarnia będzie najlepszym miejscem do spędzania czasu z rodziną. Przepraszam, utknąłem w ogromnym korku i do tego zapomniałem telefonu. Cześć, dzieciaki! Tatusiu! Te wspaniałe i pomysłowe kotki pokazały prezentację za pana. Kawał dobrej roboty. Naprawdę? Dobra robota, kotki, dzięki. Chcę powiedzieć, że ruszamy z pana projektem. Jeszcze jedno, jak chce pan nazwać kawiarnię? W zasadzie jest tylko jedna opcja. Nazwę ją Kotki Cafe. Ale super! Miau, 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 miau. Dzięki sprytnej pomocy trzech małych kotków już niedługo miasto będzie miało nową kawiarnię. Pamięć. Pewnego dnia kotki wybierały się na plac zabaw. Ej, Budyniu, powiesz mi, kiedy będzie druga godzina? Nie ma sprawy. A dlaczego? W telewizji o drugiej godzinie będzie program o łodziach podwodnych. Bardzo chcę go zobaczyć. Jesteście już gotowi? Pamiętaliście o wszystkim? O tak, chyba tak. Krakersie, nakarmiłeś złotą rybkę? Przepraszam, zapomniałem. Krakersie, przecież prosiłam, żebyś to zrobił. Spokojnie, nakarmię ją za was. A teraz idźcie się pobawić. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Siemacie! Cześć! Krakersie, przyniosłeś książkę o wampirach? Przepraszam, ale zapomniałem. Krakersie, ty ciągle o czymś zapominasz. Właśnie, raz prosiłem cię o pomoc przy budowie modelu księżyca i zapomniałeś. Przepraszam, jakoś ciężko mi spamiętać te wszystkie rzeczy. Krakersie, a może poćwiczymy twoją pamięć, żebyś już o niczym nie zapomniał? Tak, byłoby wspaniale. Dobrze, musisz teraz dobrze przyjrzeć się tym rzeczom i je zapamiętać. Nie ma sprawy. Do roboty. Zamknij oczy. A teraz spójrz i powiedz, czego brakuje. Nie ma lalki? Bardzo dobrze. Znów zamknij oczy. Otwórz i powiedz, co się zmieniło. Nie ma wiadra i piłki. Racja. Zamknij znowu. Otwórz. Piłka wróciła, ale brakuje siatki. Jesteś całkiem niezły w patrzeniu i zapamiętywaniu. Teraz zrobimy inny rodzaj testu. Taki quiz na szybkość pamięci Krakersa. Zaczynamy! Pierwsze pytanie. Jaki kolor ma ulubiona sukienka babci? To proste, przecież wiem. To kolor liliowy. Masz rację. Ile schodków ma zejście do piwnicy? Siedem. Zgadza się. O której godzinie twój tato wychodzi do pracy? Spóźnię się. Już prawie dziewiąta. Też wiem. O dziewiątej. Godzina. O nie, Budyniu. Która godzina? Pół do trzeciej. Program o łodziach już się zaczął. O nie! Ten odcinek był naszym najlepszym. Naprawdę super. Do następnego!
O, przegapiłem go. Budyniu, przecież prosiłem cię, żebyś mi powiedział, jak będzie druga. Przepraszam, zaczęliśmy się bawić i całkiem zapomniałem. Wiecie, kochani, trudno zapamiętać prośby innych, dlatego ja je sobie spisuję. Spójrzcie, poszukać w internecie programu o łodziach dla Krakersa. I teraz już nie zapomnę. Ale super, dziękuję. Teraz już chyba wiem, jak się czują moi przyjaciele, kiedy zapominam, o co mnie prosili. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers może spisywać prośby przyjaciół w notatniku. Wtedy o niczym nie zapomni. Cudowny pomysł, Pianko. Możesz nawet użyć tego notatnika. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Mamusiu, zapisałem wszystkie prośby moich przyjaciół. Zobacz! Dałem Kleksowi książkę i pomogłem Lukrowi zrobić model. Świetnie, kochanie. Ja także pamiętałam o danej ci obietnicy i znalazłam odcinek programu, który przegapiłeś. Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiejszy odcinek jest o łodziach podwodnych. Cudownie! Dziękuję, mamusiu. Od tego momentu Krakers starał się zapamiętać prośby innych, a pomagał mu w tym jego specjalny notatnik. Noc w lesie. Pewnego dnia rodzice obudzili kotki wczesnym rankiem. Pora wstawać, koteczki! Dziś jedziemy do parku krajobrazowego, gdzie wszyscy spędzimy noc. Na biwak? Naprawdę? Będziemy spać w namiocie? I gotować na ognisku? Ale super! Miau, 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 miau! W parku wolno biwakować tylko w wyznaczonych miejscach. O, tu nie ma już nic wolnego. Jedźmy nieco dalej. O, tu chyba też jest pełno. Po krążeniu wokół parku przez ponad godzinę, tatuś nadal nie znalazł wolnego miejsca. Kiedy w końcu dojedziemy? Jestem zmęczony! Ja też i bardzo głodny jestem. Mnie się chce pić! Cierpliwości, kotki. Pojedziemy jeszcze kawałek dalej i na pewno znajdziemy idealne miejsce. Ale szybko nas mijają drzewa! Drzewa się zatrzymały. Utknęliśmy tu już na zawsze. Bez paniki, kotki. Zaraz wszystko będzie dobrze. Rusz się! Hurra! Pójdę poszukać drewna na ognisko, a wy pomóżcie tacie rozłożyć namiot. O, chyba zapomniałem wziąć śledzi do namiotu. To one trzymają namiot na miejscu. Jeśli nie rozłożymy namiotu, będziemy spać na zimnej, twardej ziemi. A jak zacznie padać? Przecież możemy spać w aucie. Będzie nam ciasno. Tak, ale to nas przynajmniej chroni przed strasznymi leśnymi stworami. Okropnie dużo tu komarów. Nie, nie chcę spędzać nocy w lesie. Ja też nie. Tatusiu, idź po mamusie, wracamy do domu. Właśnie, w domu nie ma komarów. Ani strasznych leśnych stworów. Spokojnie, kotki, jesteśmy w parku krajobrazowym. Tu nie ma żadnych leśnych stworów. Kotki, strasznym leśnym stworem jest mamusia. Naprawdę bardzo śmieszny. Zbierałam gałęzie na nasze ognisko. Wcale nie było łatwo, ale szukałam, aż znalazłam. I mamusia właśnie rozwiązała nasz problem z namiotem. Mam świetny pomysł. Razem postawimy nasz namiot i spędzimy w nim super noc w lesie.
Niebawem kotki zapomniały o wszystkich lękach i miło spędziły czas na rodzinnym biwaku. Kotki, czas już spać. Dobranoc, mamusiu! Dobranoc, kotki! Przesuńcie się trochę. A tu są komary! I głodne leśne stwory! I są naprawdę ogromne. Dobrze, że wziąłem ze sobą spray na straszne leśne potwory. Ale super! Miau, 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 miau! Gdy tylko kotki przestały się wszystkiego bać, przeżyły wspaniały czas na łonie natury. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności! Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę. Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie umowa stoi. Ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka! Może Krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki. Nie, ja je chcę. O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. O rety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, 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 miau. Super!
chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola i że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Przeziębienie. Pewnego dnia mamusia się przeziębiła i leżała w łóżku. Wasze śniadanie, kotki. O, zaniosę mamusi owsiankę, miód i cytrynę. Biedna mamusia, bycie chorym wcale nie jest fajne. Mam nadzieję, że szybko wydobrzeje. Możemy jej w tym pomóc. Może zrobimy dla niej coś miłego? Oj tak, w ten sposób przepędzimy przeziębienie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kiedyś dziadek mówił, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Jeśli mamy ją rozśmieszyć, przebierzmy się za klauny. Tak się będzie śmiała, że od razu jej się poprawi. Termofor, żeby ci łapki nie zmarzły. A tu masz miodek z cytryną. Dziękuję, kochanie. Kotociaki prezentują najśmieszniejsze przedstawienie na świecie. Z dodatkiem śmiechu lekarstwa. La 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 la. Mamusia raczej kiepsko się bawi. Kotki, idźcie się pobawić do swojego pokoju. Nie możecie być teraz blisko mamusi, żeby się od niej nie zarazić. To jak mamy jej pomóc, skoro nie możemy być z nią w jednym pokoju? Możemy zagrać dla niej koncert na zewnątrz. Świetnie! Słyszałem, że muzyka poprawia samopoczucie. Deszcz przestał padać, więc kotki były gotowe zacząć koncert. Raz, dwa, trzy, zaczynamy! Kochanie, co to za dziwny hałas? Kotki, możecie proszę znaleźć inne miejsce do prób? Mamusia potrzebuje ciszy i spokoju. Jak mamy sprawić jej przyjemność, skoro nas nie widzi ani nie słyszy? Możemy upiec pyszne ciasto i zanieść jej. Ale przecież my nie umiemy piec ciasta. Wiele razy widziałem, jak tatuś to robi. Na pewno potrzebujemy jajek. I mąki, prawda? Kotki, co tu się stało? O rety! Chcieliśmy upiec dla mamusi ciasto. Żeby poczuła się lepiej i żeby przeziębienie minęło. Dziękuję wam, że tak chcecie pomóc mamusi, ale wystarczy być cierpliwym i dać jej czas na wydobrzenie, a ja już się odpowiednio nią zaopiekuję. Szkoda, że nie możemy sprawić, żeby słońce dla niej wyszło. Właśnie, mamusia lubi, kiedy słońce świeci. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kochanie, spójrz, słońce wychodzi. Zobacz, jakie piękne słońce zrobiły dla mnie nasze kotki. To naprawdę bardzo pomaga. Od razu czuję się dużo lepiej. Mamusia poczuła się lepiej i tatuś pozwolił kotkom ją odwiedzić. Mamusia! Jak się czujesz, mamusiu? Już mi dużo lepiej. Moje kotki bardzo mi pomogły. Odrobina odpoczynku i od razu czuję się zdrowsza. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kochanie, teraz ty wskakuj do łóżeczka. Moja kolej zaopiekować się tobą. Narysujemy ci tęczę i wyzdrowiejesz. Kotki nauczyły się, że na przeziębienie najlepszy jest odpoczynek i odrobina kotkowego słoneczka. Kocie ciuszki. Pewnego dnia mamusia pracowała nad nową kolekcją ubrań dla kotków i skończył jej się materiał.
Kotki, muszę iść do sklepu. Jeśli czegoś będzie wam trzeba, to pytajcie tatusia. Dobrze, mamusiu! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ubrania z nowej kolekcji. Więc zobaczmy je teraz. Przecież są w jej pracowni. Hej, to model kota, tylko nie ma głowy. To mamusi Kotekin. To specjalny model w kształcie kota. Dzięki niemu ciuchy będą pasować jak ulał. Płaszcz narysowany na ścianie jest wspaniały, ale ten na Kotekinie niezbyt. O, biedna mamusia. Ma tyle do zrobienia, że nie ma czasu skończyć. Może jej pomożemy? Tak zróbmy. Pomożemy mamusi użyć najlepszy koci płaszcz na świecie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Musimy dodać kieszenie i kołnierz. Krakersie, przynieś klej. Narysuję kołnierz i kieszenie, a potem ty, budyniu, wytniesz je. Najlepszy ciuch na świecie. Dobra, teraz ktoś musi to przymierzyć. Profesjonalni modele są zwykle wysocy, a że budyń jest najwyższy, to jasne, że będzie modelem. No, budyniu, przymierzaj. Przymierzę, ale nie umiem chodzić jak prawdziwi modele. Auć, nic nie widzę przez ten kołnierz. Chyba jest trochę za wysoki. Nie powinien zakrywać oczu i ust. Możemy wyciąć otwory na oczy i usta. Wtedy będę widział tylko to, co jest przede mną. A co jeśli zechcę spojrzeć w innym kierunku? Nie musimy wycinać otworów. Wystarczy, że położymy kołnierz. Spoko, tak od razu lepiej. Tylko nie mogę włożyć łap w kieszenie. Oj, to pewnie dlatego, że je skleiliśmy. Nie szkodzi, przynajmniej są ładną dekoracją. Możemy też przykleić ładne guziki i jeszcze bardziej upiększyć nasz płaszcz. Kotki były tak uradowane, że nawet nie zauważyły, jak pokryły cały płaszcz guzikami. O, rety, teraz waży chyba 100 tons. Nie mogę podnieść łap. Chyba jednak trzeba usunąć kilka guzików. O nie! Teraz widać klej, który psuje cały efekt. To może przykryjemy klej wstążkami? Zdecydowanie lepiej. No, budyniu, przejdź się jak model. Nie, rety, nie mogę w tym chodzić. Kotki, co robicie w mojej pracowni? I gdzie jest płaszcz, który był na Kotekinie? Ja mam go na sobie. Chcieliśmy go dokończyć. Przepraszamy, mamusiu. Już dobrze, kotki. To był w zasadzie tylko wzór płaszcza, taki na próbę. Prawdziwy zrobię z materiałów, które właśnie kupiłam. I jeśli chcecie mi pomóc, to serdecznie zapraszam. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Chcesz być mistrzem, zacznij ćwiczyć, tak mądry mówi ktoś. Więc uczymy się być lepsi i robimy co dzień coś. Och, nie uwierzysz sam w to, co się udaje nam. Pokaż, że cieszy cię, gdy starasz się. Nowy płaszcz okazał się świetny, a kotki były naprawdę szczęśliwe, że mogły pomóc mamusi. Nie taki beztroski kot. Mamusia wyszła na cały dzień i zostawiła tatusia z kotkami. Kochanie? Tak, kochanie? Pamiętasz, co macie dziś do zrobienia? No pewnie, właśnie zaczynamy. Kotki musicie poodkurzać, a ja zrobić pranie, nim mama wróci do domu.
A moglibyśmy najpierw trochę pograć? Ja też wolałbym oglądać mecz, ale jeśli nie zaczniemy teraz, to nie zdążymy. Masz dość obowiązków? Całkiem nowy, beztroski kot zrobi wszystko za ciebie. Posprząta, zrobi pranie i zajmie się wszystkim innym. Zadzwoń i zamów beztroskiego kota jeszcze dziś. Super! To coś pewnie by poodkurzało za nas. I zrobiłoby wiele więcej. Wiecie, co teraz zrobię, kotki? Zamówię to urządzenie! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tatuś zamówił beztroskiego kota i już za godzinę system był zainstalowany w domu. Beztroski kot gotowy do użycia. Beztroski kocie, uruchom tryb sprzątania. Kurety! Ale ekstra! Co jeszcze potrafi robić? Potrafi rozpoznać swojego właściciela i otworzyć mu drzwi, żeby wszedł. Tożsamość potwierdzona. Teraz, beztroski kocie, włącz tryb prania. Pranie rozpoczęte. Tatuś i kotki bardzo polubili beztroskiego kota. Aż nagle coś poszło nie tak. Śmieci na podłodze. Rozpoczynam sprzątanie. Pranie zakończone. Proszę usunąć zawartość. Oj, wyprało ubrania kolorowe razem z białymi. Wpuść mnie! Tożsamość niepotwierdzona. Ale to ja, Crackers! I budyń! Tożsamość niepotwierdzona. Musimy zdjąć kostiumy, żeby nas rozpoznał. Ale jeszcze nie skończyliśmy się bawić w kosmitów. Ten cały beztroski kot sprawia więcej kłopotów niż się spodziewałem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy go wyłączyć i sami wszystko zrobić. Wróciłam, kochani. Mamusia! Witaj w domu. Właśnie skończyliśmy porządki. Dobra robota, kochani. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. I kupiłam wam w nagrodę lody. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Jeżeli beztroski kot robił za nas różne rzeczy, to znaczy, że teraz zje też za nas lody? O jakim kocie mówisz? Próbowaliśmy użyć pewnego gadżeta. Ale szybko stwierdziliśmy, że go wcale nie potrzebujemy. Właśnie! Chodźcie wszyscy, lody czekają! Kotki dobrze się bawiły, wykonując wszystkie obowiązki. A co ważniejsze, zobaczyły, jak to cieszy ich mamusię. Tajemniczy ciasto zjadacz. Pewnego dnia tatuś upiekł przepyszne ciasto. Kochanie, co za piękne ciasto. Można spróbować? Dopiero na kolację, jako deser oczywiście. A teraz niech nieco przystygnie. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Lepiej poszukam szklanej pokrywy, żeby ciasto nam nie wyschło. Crackers postanowił przyjrzeć się ciastu z bliska, a nawet chciał je spróbować. A potem... Ta pokrywka powinna być w sam raz. O,
Gdzie się podziało ciasto taty? Dobre pytanie. Nie zostawiłem go tutaj? Pewnie Krakers je zjadł. Nie, to nie ja! To był ciasto zjadacz! Niby kto? Ciasto zjadacz? Rety, nigdy o nim nie słyszałem. A jak on wygląda? No, ma czerwoną pelerynę, w kropki i metalową czapkę. I miał fioletowe rękawiczki. I pochukuje jak sowa. Zjadł ciasto i dokądś pobiegł. W naszym domu ukrywa się ciasto zjadacz? Nie ma czasu do stracenia. Trzeba go wytropić i to już. Chodźmy! Cała rodzina zaczęła szukać tajemniczego ciasto zjadacza. Za sofą też go nie ma. Co tutaj robi ta łyżka? Ciasto zjadacz pewnie niechcący ją upuścił. Poszukam go tam. Ciasto zjadacz przed chwilą tu był i chyba pobiegł do pracowni mamusi. Ciasto zjadaczu, jesteś tu? Patrzcie, znalazłem odciski butów. Wygląda na to, że ciasto zjadacz chodził po kredzie. I chyba ma dwie lewe stopy, to dziwne. A do tego przedostał się do pracowni, nie zostawiając więcej śladów stóp. Ciasto zjadacze są bardziej tajemniczy niż głodni. Nie uwierzę, że istnieje, póki go nie zobaczę. Dobrze. Wygląda jak ciasto zjadacz. Jest pazerny i je dżem zamiast ciasta. Aha, teraz już jasne, kim jest ciasto zjadacz. Krakersie, dlaczego nie przyznałeś się, że zjadłeś ciasto? Nie chciałem, żebyście byli na mnie źli. Przepraszam. Nie jesteśmy na ciebie źli. Dżem ci smakował? I to bardzo. A to ciasto było pyszne? Było pyszne. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers powinien upiec nowe ciasto, a my mu pomożemy. To pyszny pomysł. Pokażę wam jak. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Czy każdy z was chce kawałeczek ciasta? Poproszę, ale jeden kawałeczek połóż z boku. Właśnie, w razie gdyby ciasto zjadacz wpadł na herbatkę. I tak oto Krakers dowiedział się, że zawsze lepiej powiedzieć prawdę, niż wymyślać tłumaczenia nie z tej ziemi.